Dla obu ekip było to niezwykle ważne spotkanie. Po 14 meczach pierwszej rundy czarni zamykali stawkę z dorobkiem zaledwie 6 łoczek. Niewiele więcej, bo 8 na koncie miała ekipa z Lubina. Ewentualna wygrana za 3 punkty pozwoliłaby nawet podopiecznym opiecznym do kantora opuścić w końcu ostatnie miejsce. I zaczęło się fantastycznie dla czarnych, którzy w partii otwarcia prowadzili 6 do 1 czy 17 do 11. Potem stało się coś, co ciężko wytłumaczyć, bo czarni wręcz stanęli. Inicjatywę przejęli gospodarze, którzy ostatecznie wygrali setę otwarcia do 22. Dwie kolejne odsłony też padły łupem gospodarzy, którzy wygrali kolejno do 24 i 15, a w całym meczu 3 do 0. Czarni kompletnie obrali kolejny niezwykle ważny test. Podobnie jak w Katowicach, tak samo w Lubinie przegrali, nie zdobywając nawet punktu, a nawet nie wygrywając seta. Sytuacja radomian w tabeli plus ligi jest fatalna. Do bezpiecznego miejsca, a więc do przedostatniego podopieczni kantora, tracą już pięcioczek, oczek, a sami zgromadzili dotychczas zaledwie 6.